Czy był taki moment na etapie bitew, nokautów, czy teraz na live'a, gdzie pomyślałeś, faktycznie to ja mogę zostać tym najlepszym głosem w Polsce? Wiesz co, ja dalej nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Ja też nigdy nie uznaję, że najlepszy głos w Polsce, bo tutaj już są naprawdę świetni wokaliści i to wszystko, jak mówię, zależy od gustów, od publiczności. Więc nie ma chyba czegoś takiego jak najlepszy głos w Polsce, po prostu jakaś szansa, pewna okazja i zaufanie widzów. Nie było takiego momentu w programie, żebym pomyślała sobie, że ja mogłabym w ogóle być tutaj w tym miejscu i w ogóle w finale. Także jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i naprawdę bardzo się cieszę. W jakimś stopniu wszyscy jesteśmy wygrani. To jest jednak finał, jesteśmy czwórką, można powiedzieć, najlepszych głosów w tym kraju, w tej edycji, więc to już są niuanse dla każdego osobiste. Tak. Plany na ten finał? Czy będziesz próbował chwycić za serce widzów? Zaśpiewam i wydrę japę, tak jak zwykle, nie? Na razie jeszcze nie myśleliśmy o tym, ponieważ teraz się wszystko jeszcze dzieje, więc nie wiem, ale pewnie od jutra już zacznie się ciężka praca, bo to jednak tylko tydzień i będziemy musieli sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o niespodziankę, jaką szykujemy, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia, także znowu będzie mało czasu na przygotowanie, ale Grzesiu jest super, Grzesiu jest super. Także, także na pewno damy radę i będzie to coś fajnego. Nie, jeszcze pomysłu na finał nie ma. Podejrzewam, że ten pomysł pewnie urodzi się w Bukowinie, do której jedziemy.